Dzień Edukacji Narodowej jest każdego roku okazją do docenienia pracy osób w podległych samorządom placówek oświatowych. Na powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej przybyli przedstawiciele rządu oraz samorządu. Nauczyciele, kadra pedagogiczna kształci nowe pokolenia Polaków. Musimy o tym pamiętać i myślę, że właśnie z tego powodu jako społeczeństwo, nie tylko powiatu, ale myślę i całego kraju powinniśmy tym szacunkiem nauczycieli obdarowywać, ale nie tylko może w ten Dzień Edukacji Narodowej, nie w Dzień Nauczyciela, przysłowiowo powiedziane, powinniśmy codziennie o tym pamiętać, jak ważny jest to zawód. Dzień Edukacji Narodowej, tak bardzo ważnym dniem dla nauczycieli, dla całego grona pedagogicznego. Przede wszystkim dziękujemy im za ten trud, za tą misję, którą sobie wybrali, przede wszystkim za wychowywanie przyszłego młodego pokolenia Polaków, za tą pełną edukację, która ostatni czas pokazywała, była utrudniona, gdzie praca zdalna była niemożliwa, a stała się normalnością. I to było przede wszystkim z myślą o młodzieży, z myślą właśnie tego też między innymi Liceum Ogólnokształcącego Jana Dąbrowskiego w Kutnie, które cieszy się niezwykle dobrą opinią, gdzie uczniowie z chęcią tutaj chcą przychodzić się uczyć, a później chcą spełniać swoje marzenia, czyli iść dalej, studiować wymarzone kierunki. Ale dla nauczycieli przede wszystkim wielkie podziękowania za wysiłek, za trud, za tą cierpliwość i za to, że uczniowie, młodzież może zawsze na nich liczyć. Praca nas wszystkich ma jeden cel. Ukształtować młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie szczęśliwych. To edukacja młodego pokolenia w szczególny sposób leży nam na sercu. Ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Wyróżniają się postawą wobec uczniów, własnym przykładem nie tylko motywują do nauki, ale przede wszystkim do rozwijania pasji. Najlepsi nauczyciele ze szkół i ośrodków z powiatu kutnowskiego zostali docenieni przez starostę kutnowskiego. Uchwałą numer 943/292 /22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyznania nagrody starosty kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. Poproszę teraz pana Daniela Kowalika oraz panią wicestarostę Magdalenę Krupińską-Kotulską o wręczenie nagród i wszystkich tutaj nagrodzonych nauczycieli.
No ja muszę powiedzieć, że to nie był mój zawód wymarzony. Tak naprawdę ja do szkoły trafiłam z przypadku. Wybrałam sobie studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. I już w trakcie trwania studiów podjęłam całkowicie przypadkiem pracę w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Troczewskim. No, pracuję tam już bardzo długo, nie żałuję tego wyboru i na pewno bym nigdzie już więcej nie chciała pracować, tylko i wyłącznie w szkole z młodzieżą. Znaczy miałam inne w życiu plany, owszem, bo myślałam i o założeniu własnej restauracji, ale jednak od właśnie bardzo małej dziewczynki zakładałam już dziennik, te zakładki obcinałam, doklejałam, nazwiska wpisywałam, no i tak się stało, również nie żałuję. Praca w szkole wymaga od nas tego, żeby była radość z pracy z młodzieżą. Wtedy młodzież też zupełnie inaczej podchodzi do swoich zadań, jest chętna, nawet w takiej pracy już poza godzinami nauki, typowo w ławce. My mamy taką specyfikę, że współpracujemy z zakładami pracy. Ta nasza współpraca jest taka szeroko pojęta i jeżeli młodzież widzi zaangażowanie nauczyciela, to jej podejście też jest zupełnie inne. I na tym nam wszystkim zależy, żeby te dzieci w szkole zawodowej były przygotowane w przyszłości do pracy w zakładach pracy, do zakładania własnych działalności gospodarczych i żeby z radością przychodziły do szkoły. Będąc małą dziewczynką, bawiłam się szczególnie często i chętnie chyba w szkołę. Tak, chyba w szkołę i moja mama zawsze mi powtarzała, że zostanę nauczycielką i chyba tak się stało, skoro jestem. Okres pandemiczny zmuszał nas do nieustannego, krytycznego i kreatywnego myślenia i coraz większej odpowiedzialności za każdą minutę procesu edukacyjnego, ale mam jakieś takie głębokie przekonanie i wiarę, że udało nam się zarówno nam, nauczycielom, jak również uczniom. Za trud i ciężką pracę włożoną w kształcenie przyszłych pokoleń podziękowania otrzymali również dyrektorzy placówek z powiatu kutnowskiego. Proszę Państwa, nie można być nauczycielem, jeżeli nie ma się w sobie tej pasji. Już nie chcę podkreślać, że z wykształcenia jestem nauczycielem, także mam ze sobą prawie krótką karierę pedagogiczną, ale żonę mam także nauczycielkę, która już prawie 40 lat w tym fachu, przepraszam za słowo, pracuje. Ale słowo fach jest tutaj absolutnie nie na miejscu, bo trzeba powiedzieć, że w tej służbie, bo nie tylko służą strażacy, nie tylko służą policjanci, nie tylko jest służba wojskowa, ale jest także służba ludziom. Szczególnie tym młodym, którzy przychodzą jeszcze nie do końca ukształtowani. Rodzice, którzy są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, nie są w stanie przekazać pełni tej wiedzy. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie pozostałe dni w roku szkolnym będą dla nas wszystkich radosne, zdrowe i bezpieczne. Oby szeroko zakrojone plany zostały zrealizowane, a osiągnięcia przerosły oczekiwania. Tego Państwu życzę z wyrazami szacunku Waldemar Fleischer, łódzki kurator oświaty i Iwona Kaca, dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie wraz z wizytatorami. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i odporności, ponieważ ostatni czas pokazał, że to zdrowie nam zaczęło szwankować, a bez zdrowia nie będziemy mogli osiągnąć tych zadań, które na nas nałożono. A jeśli chodzi o Związek Zawodowy Solidarność, chciałam Państwa zapewnić, że prowadzimy bardzo trudne i ciężkie rozmowy z Panem Ministrem Edukacji, a efekty to widać, że na tej linii ciągle wrze, ale mam nadzieję, że już może za miesiąc, czy może wcześniej, te efekty będą. Mam nadzieję, że bardzo korzystne dla nas wreszcie. I tutaj może Pan Poseł zapewnić, czy upewnić się, czy na pewno dogadamy się, tak? Bo czas najwyższy, żeby doceniono ten zawód w inny sposób, tak? Żebyśmy wreszcie zarabiali, odpowiednie gratyfikacje dostawali za wykonanie trudnego zawodu. I życzę wszystkim jeszcze raz, abyśmy doczekali się właśnie tych dużych zmian. Dziękuję. Uroczystość nie mogłaby się również obyć bez wystąpień artystycznych oraz poczęstunku. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.